Żyjmy coraz lepiej po raz 674. To samo powiedzenie dzień dobry niesie bardzo dużo dobrego, ale ostatnio zauważam, że w wielu rozmowach muszę to wzmocnić. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry, Tomeczku. I bardzo się cieszę, że mówisz do mnie dzień dobry i że nie mówisz, że właśnie czas jest taki, że to dzień dobry to jakoś tak nie wychodzi, że nie można tego powiedzieć, bo dzień dobry nie jest. Ja się bardzo przyzwyczaiłem do tego dzień dobry, tak jak do porannego śniadania i mycia zębów rano, bo uważam, że samo powiedzenie dzień dobry niesie bardzo dużo dobrego, ale ostatnio zauważam, że w wielu rozmowach muszę to wzmocnić. Mój rozmówca odpowiada, no ale... I wtedy ja zaczynam odpowiadać, no ale tym bardziej warto poszukać tego dobrego w tym naszym dniu. Dziękujemy Państwu, Tomek już zrobił całe... To po raz kolejny, dziękuję, miła rozmowa. Miła rozmowa, Tomku, dziękuję. Tomek już wszystko wyjaśnił, wszystko powiedział, wszystko... Ale ty to zaraz ładnie rozumiesz. To w sprawie tego dnia załatwił. No, zastanówmy się może najpierw, oczywiście wszyscy wiemy, z czego to się bierze, prawda? Bo znowu nasz temat z poprzedniego tygodnia. Oczywiście wojna, tak bym chciała, Tomek, że w momencie, kiedy ja to mówię, tej wojny już nie ma, co jest jakoś tam możliwe, prawda, że to już jest, że już coś się w tej materii zmieniło. Ale to się oczywiście łączy z tym, że no tyle tych niedobrych informacji, że ludziom się wydaje, że nie mogą powiedzieć w związku z tym dzień dobry. Ja to słyszę w wykonaniu polskich dziennikarzy na przykład, czy dziennikarek, tak? Że no dobry, że tak jakoś nie mogę powiedzieć, że ten dzień dobry jest. Ale moim zdaniem to jest trochę niezrozumienie jakby tego, co to słowa niosą w ogóle. Przepraszam. To jest więcej złych informacji, ale to wcale nie znaczy, że tych informacji dobrych, które tak było jest w naszym życiu miesiąc temu, jest nagle mniej. Dokładnie, a poza tym to nie jest powiedzenie dzień był dobry, czyli to nie jest jakby ocena w ogóle, to w ogóle nie jest ocena. To w ogóle nie jest że my oceniamy, czy ten jest dzień dobry, czy nie, tylko to jest raczej bardziej w kierunku nadziei, w kierunku raczej życzenia. Może. Tak. Właśnie takiego, żeby ten dzień był dobry. Jeżeli mówimy dzień dobry, ja wstając rano, mówię to zresztą głośno, nawet nie wstając, otwierając oczy, głośno to mówię, nie w myślach, tylko mówię to głośno, chociaż nikt mnie nie słyszy tutaj z żywych ludzi. Zależy, jak głośno mówię. No nie mówię tego tak głośno, żeby sąsiedzi usłyszeli, nie? Ale mówię dzień dobry i ja nie wiem jeszcze przecież, co jest, jak jest. Powiedziałam dzień dobry wtedy, kiedy rano, kiedy dowiedziałam się później, że był atak na Ukrainę i parę innych rzeczy jeszcze się zdarzyło. Przepraszam bardzo, tak jak mówimy komuś do widzenia, to co przez to rozumiemy? Że cieszymy się, że go już nie będzie? No nie wiem, to już jakby jest troszeczkę jakby z jednej strony, ale kochani, nie unikajmy słowa dzień dobry. O, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, dlatego że dobre jest to, że żyjemy. Dobre jest to, jak szukając już rzeczy, że Ukraina daje radę. Dobre jest to, że tyle dobrych ludzi tu stoi za tym czy za tamtym. Dobre jest to, że kolejny jakiś akcent, tak, światowych firm, władców i tak dalej, znowu został gdzieś postawiony w taki sposób, żeby wiadomo było, po której stronie stoimy, gdzie jesteśmy. Jest mnóstwo dobrych rzeczy i w naszym codziennym życiu też trzeba kierować uwagę na te dobre rzeczy. Bo takie powiedzenie, no ale ten dzień właśnie no, nie taki dobry, to przecież jest koncentrowanie się na tych elementach negatywnych. Zwiększanie jeszcze w sobie tego, co i tak jest już z powodów, no nazwijmy nam to... Nam nie pomaga. Tak, nie, nam to kompletnie nie pomaga. Nikomu nie pomaga. Natomiast dzień dobry, tak, owszem, może pomóc. Może pomóc między innymi właśnie w tym, żeby szukać. Ale to już jest właśnie wychodzenie poza dzień dobry i wyjdźmy tam jakby za ten dzień dobry. Bo zaczęliśmy od dzień dobry, ale wyjdźmy może właśnie w kierunku tego szukania, tak? Jak mamy, jak, co, co mamy jakby...
rozumieć pod tym słowem, tak? Czego szukać gdzieś w ciągu tego dnia. Czyli nie tylko zauważyć, nie tylko życzyć, ale sprawiać. Sprawiać, żeby był dobry. Przecież my mamy na to znaczny wpływ, prawda? Możemy i na siebie wpływać, i na innych wpływać, tak? W momencie, kiedy pozdrawiamy, nie wiem, ekspedientkę w sklepie, tak. Nie tylko powiedzieć dzień dobry, ale powiedzieć to dzień dobry z uśmiechem, a nie ze smutkiem i powtarzaniem tych złych wiadomości, które nas otaczają, ale powiedzenie z uśmiechem w oczach. Mm-hmm. I to już jest nie tylko życzeniem, ale poprawianiem tej odrobiny dnia, tej osoby, z którą mamy kontakt. I już w roli adwokata diabła, już tak, a skąd ja mam brać ten uśmiech w oczach? No, z miłości do drugiego człowieka. Jakby do siebie. Ale nawet do drugiego człowieka też. Tak. Że nie masz mieć wzrok, nie jest związany z tym, co ty wiesz, co się dzieje na świecie, tylko na czym ty się w tym momencie skupiasz. Więc jeśli skupiamy się na tej drugiej osobie, tak, na tym, żeby jej też było lepiej, to wtedy ten uśmiech nasz w tych oczach możemy mieć. Ale wiesz, co tutaj jest jeszcze ciekawe, bo ja sobie myślę, że do tego, żeby te dzień dobry mówić tak, jak ty mówisz, i głośno, i do tego jeszcze z uśmiechem, to potrzeba trochę odwagi w tej chwili. Dlatego, że jestem przekonana, że wiele osób ulega takiemu właśnie podejściu, nie wypada. Iwonko, jest wojna. Potrzeba odwagi i potrzeba odwagi nie tylko z karabinem w dłoni, ale przede wszystkim potrzeba mieć odwagi tego, żeby tej wojnie w sobie samym stawić czoła. Dokładnie tak. Od tego się zaczyna zwycięstwo. Zwycięstwa nam trzeba bardzo. Przepraszam, że mówię w kategoriach wojny, ale jest wojna. Nie, no jest wojna. Bo... Zwycięstwo zawsze, w każdej sytuacji zaczyna się w naszej duszy, w naszym sercu. Absolutnie i tu tak. musimy mieć odwagę. Absolutnie tak, ale właśnie o to chodzi, że ta odwaga jest potrzebna. Gdyby każdy wiedział, że mówiąc dzień dobry, przyczynia się właśnie do tego, żeby tej wojny raczej nie było, niż żeby była, to może łatwiej by mu było to powiedzieć. Ale ludzie przytłoczeni tymi wiadomościami i tym wszystkim uważają, że im nie wypada. Tomek, to jest dokładnie tak samo. Ja zresztą mówiłam to, bo miałam akurat na początku tego ataku na Ukrainę, miałam taką pogadankę o szczęściu. I wiesz, i nawet mówiłam o tym, że ludzie zachowują się często w tej sytuacji tak, jak po śmierci kogoś bliskiego. Tak. Że po prostu uważają, że teraz już koniec, skończył się świat. Nie można się uśmiechnąć, nie można w ogóle powiedzieć dzień dobry, nie można się skoncentrować na niczym, co byłoby jakieś takie dające nam trochę radości, no bo przecież jak? Przecież jest wojna, przecież tam ludzie umierają, tam ludzie cierpią. Tak, to prawda. Ale znowu, tak jak mówiliśmy ostatnio, nie zmienimy tego za sprawą tak przyłączania się do tego powszechnego przecież smutku. No wszyscy wiedzą, Tomek, że masz ciągle ten kaszel. Ale coraz mniej. Także to jest bardzo ważne i ja bym właśnie tak też powiedziała. Mówmy dzień dobry i szukajmy, bo to jest jeszcze to, czego ty do końca nie dopowiedziałeś, a co ja bym chciała powiedzieć. Szukajmy potem tego dobra aktywnie. Twórzmy je tak, ale też szukajmy tego dobra aktywnie. Bo ono jest w każdym momencie, tak? Potrzebuje naszej pomocy teraz bardziej niż kiedykolwiek. Absolutnie. Potrzebuje pomocy w tym, żeby było go więcej, ale też potrzebuje pomocy w tym, żeby je dostrzegać. To jest początek pomocy. Tak jest. I to jest dlatego dzień dobry bardzo jest ważne i bardzo jest potrzebne. I bardzo bym chciała, żeby wszyscy dziennikarze, którzy to mówią, mówili to i bez żadnego takiego komentarza, że nie można tutaj, bo dobrze nie jest i tak dalej. Gdybyśmy chcieli patrzeć w ten sposób na życie i na świat, to zawsze jest gdzieś jakieś miejsce, które mogłoby powodować, że no niestety nie możemy powiedzieć dzień dobry. Czyli dzień dobry jest... Dzień dobry. Dzień dobry jest sposobem walki ze złem. Tak. Pięknie. Dzień dobry jest sposobem walki ze złem. Dzień dobry jest stawianiem się od rana i od początku rozmowy i od początku spotkania po właściwej stronie światła. I mówmy dzień dobry. Dzień dobry i na do widzenia. Tak, także dzień dobry, Tomek. Dzień dobry i do usłyszenia. Do usłyszenia. I to wszystko na dzisiaj.
Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.